Jesteśmy w Iławie, rozmawiamy z panem Adamem Barańskim i pan ma dla nas dwie opowieści. Jedna opowieść to będzie o Iławie oczami chłopaka iloletniego. Pan no 12 lat. 12-letniego. A druga opowieść to będzie o szkole średniej w Ostródzie. Ale zaczniemy od tej iławskiej. Jako 12-latek samodzielnie pan podróżuje. A więc przyjechałem z Mazowsza właśnie w dniu 12 kwietnia. Z rana zobaczyłem Iławę, jak wyglądała. I jak wyglądała? A więc pamiętam do dnia dzisiejszego jako od dworca głównego, bo dworzec główny nie był zniszczony. Tak, Iława była zniszczona. Do miasta to było jakieś 2 kilometry trzeba było dojść, żeby do miasta, bo wszystko było zniszczone. Prawie wszystko. Tam gdzieniegdzie tylko domki takie jednorodzinne zostały. Natomiast od samego dworca aż do ulicy Lubawskiej, teraz to jest jakieś około 0,5 kilometra, to było pełno wojskowego sprzętu, które były, a więc potłuczone działa, wozy pancerne, nawet czołgi, to wszystko było tu z nimi. To znaczy były ślady, że tu były działania wojenne, że walczyli tutaj w tej Iławie. Oprócz tego jeszcze do dnia dzisiejszego w Iławie są okopy w lasach i bunkier jest jeszcze jeden. To odkryty niedawno w zasadzie był, bo tak był pod ziemią, niedawno został odkryty. A to w samym mieście ten bunkier, czy gdzieś tam jest, w lasach? Jest, to jest blisko dworca, w kierunku Lubaw. Jak się przejedzie przez tory kolejowe i przez ten most, który jest nad torami kolejowymi, po prawej stronie jest taka przy torach ulica, to ulica chyba Kolejowa się nazywa. I jakieś 200 metrów od tej ulicy Iławskiej jest po lewej stronie bunkier. Jeszcze tak w całości. A proszę powiedzieć, to ten sprzęt wojskowy, który tak koło dworca zalegał, to był niemiecki, rosyjski? Różny. Domyślam się, że chłopcy tak. W takim wieku... A przeważnie niemieckie. Nie, przeważnie niemieckie były tam zniszczone. Ten sprzęt wojenny był. No i Iława zniszczona. Ja tutaj miałem okazję, bo mając 3 godziny prawie czasu, to sobie tu trochę pospacerowałem, bo nie lubiłem i nie lubię w miejscu siedzieć. Zawsze lubię chodzić i oglądać. No to tylko się Gruzję oglądało. Później po tym, bo przyjechałem właśnie na pogrzeb ojca, który już się odbył wcześniej, bo ojciec zmarł w szpitalu w Kwidzyniu, bo Iława jeszcze szpitalu nie miała, szpitala nie miała. Zresztą jak była zniszczona, to tam nawet i ludzi dużo nie było tutaj. Część rodziny w 1946 roku mi się przeprowadziła na ziemi odzyskane tam. A część, to ja między innymi zostałem tam, ale to mama i tam jeszcze brat młodszy, jeden starszy i siostra zostali tam, a reszta ojciec i bracia tutaj, bo ja pochodzę z licznej rodziny. To było prawie 10 osób w sumie nas było, nie? To tak się rozjechaliście potem w różne strony. Rozjechaliśmy i ojciec tutaj, ojciec zachorował, leżał w szpitalu w Kwidzynie, zmarł i dostaliśmy, bo z jakiej racji ja też się dostałem tutaj. No. Dostaliśmy po 5 dniach telegram, zmarł 7 kwietnia. A telegram przyszedł po 4 dniach. Ja 5 dnia tu przyjechałem sam pociągiem. Jako taki mały chłopak.
Wie pani, ja mały byłem i jestem. Nie, no ale 12-latek sam w tamtym czasie, no to tak... Nie, dla mnie nie było rzeczy takich, które nie można było pokonać. No. I jeszcze, co ciekawe, wtedy wioska, to znaczy powiat to był Susz się nazywał, nie Iława, tylko Susz. A od Susza mieszkaliśmy 10 kilometrów, no, a później już w miesiącu maju, w 1947 roku, przeprowadziliśmy się tu, już cała rodzina maja była. Ale to było tak, że jechaliśmy takim wagonem takim towarowym. Cały ten dobytek, reszta, tam jeszcze krowa była w tym wagonie. To 3 dni żeśmy do... A to jest ile tam? 120 kilometrów, nie? Ale 3 dni pociągiem jechaliśmy tutaj na ziemi odzyskane. No i tu chodziłem do szkoły, do klasy. Skończyłem klasę 5, bo ja w czasie wojny skończyłem, właściwie skończyłem. Nie skończyłem, tylko uczyłem się. Brat mnie uczył. Chodziłem do szkoły, bo jak już się sprowadziliśmy, to już był koniec maja 1947 roku. Tu skończyłem właśnie już w Klimach, bo to nazywa, została zmieniona szkoła, 5 klasę i później 6, a do 7 chodziłem do Kisielic. Po ukończeniu szkoły w Kisielicach z kolegami i z koleżankami wybraliśmy się do liceum pedagogicznego do Ostródy. No, bo tak zastanawialiśmy się właśnie, jaki kierunek obrać. Najlepsze warunki właśnie były w liceum pedagogicznym, bo wtedy nauczycieli potrzebowali, to tak bardziej były te szkoły, licea pedagogiczne doceniane były, tak, bo przecież dużo ludzi nie umiało czytać i pisać przecież w czasie wojny. Tak jak w naszej wiosce, to 90% ludzi nie potrafiło czytać. Mało kto umiał się podpisać. Wszyscy się krzyżykami, no i mój ojciec też. Później jak ja już chodziłem do tego, nauczyłem się czytać i pisać, to ja podpisywałem. A jakbyśmy jeszcze wrócili teraz do tego czasu, jak pan tutaj pierwszy raz był, mieszkał jakiś czas, to ja się domyślam, że takie złomowisko militariów przy dworcu to było takie ciekawe miejsce dla chłopaków do penetrowania. W zasadzie ja tutaj, trudno mi powiedzieć na ten temat więcej, co tu w Iławie się działo, ale właśnie tak mieli chłopcy to do siebie, mieli to, żeby rozbrajać pociski. Jeszcze później pracowałem to już kilka lat po wojnie. Jak pracowałem na wiosce, to tam chłopaki z mojej szkoły znaleźli pocisk, rozbrajali ten pocisk i też jednemu palce poobrywało chłopców. No. Takie przypadki się jeszcze zdarzały po wojnie. A my jak zbierali złom, to też pociski niektóre. Ale nie każdy pocisk był taki, że był groźny, a my nie wiedzieliśmy. No. Nie wiedzieliście, który jaki. To oczywiście. A jakbyśmy tutaj jeszcze się do tej Iławy teraz przenieśli, powojennej. Tak. Jak idziemy z tego dworca, mijamy to złomowisko, i co jest dalej? Jakieś tak. Był taki domów właściwie tych dużych to mało było. Taki był duży dom kolejowy, który do dnia dzisiejszego stoi. Tam kolejarze mieszkali w tym domu. To początkowo był pusty, jak ja byłem wtedy pierwszy raz, bo on był zniszczony, tylko mury zostały. A tak to był zniszczony. Później go wyremontowali, dach założyli i tam kolejarze mieszkali w tym. I on kilka razy już tam był w tym okresie przerabiany.
unowocześniany. Także do dnia dzisiejszego stoi ten dom. No bo kolejarze to byli pierwsi ludzie w zasadzie, którzy zasiedlali te miasta. No i jest ten przerobiony plac, który się nazywa Plac Kolejarzy koło dworca głównego teraz. Tak. Do Iławy przyszedłem, bo w powiecie iławskim pracowałem. Mhm. Po ukończeniu liceum i byłem skierowany na wioskę. Inspektorat mnie tam skierował na wioskę. Miałem od swojego domu 20 kilometrów, to jeden miesiąc z rowerem dojeżdżam. A duża to była szkoła, w której pan pracował, czy taka? To była szkoła siedmioklasowa, podstawowa szkoła. Tu to było Lubnowe Wielkie wtedy. Ale w powiecie iławskim. Mhm. No. Tam spotkałem ciekawego człowieka, to znaczy kierownik szkoły był bardzo ciekawy, bo walczył pod Monte Cassino bezpośrednio. Tak. No i później jeszcze jeden był nauczyciel matematyki, nas było trzech i mieliśmy siedem klas w szkole. Trzech nauczycieli było. To dużo mieliście lekcji, tak. Dużo pracy. No było, tak było. Ja do końca roku tam dopracowałem, a później inspektora w Iławie poprosiłem, żeby mnie przeniósł do innej szkoły. I przeniósł mnie do Iławy. Mhm. I pracowałem, to był 54, 55 rok. Mhm. To Iława to była właściwie jedna szkoła duża, chyba największa w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, bo jak wyszli na boisko, to ponad 1000 dzieci było i ponad 30 nauczycieli. To pracowałem również w wieczorówce, bo była wieczorówka w tym. I w wieczorówce miałem matematykę, bo w dziennej to miałem klasę trzecią, tam było 31 godzin tygodniowo. Pensum nauczycielskie wtedy wynosiło 30 godzin. Bo to szkoła podstawowa była wieczorowa też. Wieczorowa, podstawowa była. Tam przychodzili przerośnięci wiekiem, którzy nie pracowali. Byli, którzy pracowali na przykład na kolei, kolejarze, ze służby więziennej. Mówiliśmy klawisze przychodzą tak, żeśmy ich uczyli. I milicjanci. To już tak szósta i siódma klasa to już takie były osoby starsze pracujące, a piąta to taka zbieranina była, to tam nawet i z Poprawczaka byli, także. Jak się pracowało wtedy w takiej różnorodnej grupie? Ja miałem w sumie 41 godzin tygodniowo, więc takie czasy były i człowiek nie narzekał specjalnie. Był zadowolony, że przeżył wojnę, bo mieliśmy tak trudno było właśnie w czasie tej wojny. Ja zresztą tam piszę trochę. Tak, mamy tutaj książkę, możemy pokazać. Tak, i w tej książce jest czas wojny opisany. Po wojnie nie pisałem, tylko właśnie jest czas wojny tylko. Mhm. Jest opisany, bo niektórzy opisywali jeszcze czas po wojnie, ja już mi się nie chciało zresztą. Mówię, po co po wojnie, to wszyscy już wiedzą w zasadzie, ale nie wszystko. Okazuje się, że też nie wiedzą, nie znają ludzie czasów powojennych i na te tematy też się powinno rozmawiać. No ale już pracować nie chciałem tam już w tym i pracowałem tu w Iławie w szkole rok czasu. Ale w związku z tym, że założyłem rodzinę i tu w Iławie nie miałem właśnie możliwości otrzymać mieszkania, bo dostałem jeden pokój, tylko i tam trudno było w tym pokoju mieszkać. No bo co, Iława była bardzo zniszczona po wojnie, tak jak na starych zdjęciach. No chyba 90%, koło 90% to było zniszczone. Jak tu już w Iławie, to tu byłem rok czasu, to niewiele tutaj robiłem. Ale zwróciłem się do inspektora w Iławie i mówię, panie inspektorze,
Ja bym chciał gdzieś tam bliżej rodziny, żebyś tego jakoś szkoły. Kolego mówi, dobrze, dam wam 3 miejsca. Ławice, Bornice i Jakubowo Kisielickie. Pytam się, bo nie znam powiatu. Pytam się, gdzie co? Mówi, w Bornicach jest, bo mnie najlepiej pasowały Bornice. Taka nieduża wioska. Tam jest budynek szkolny i trzeba szkołę zorganizować. Wybrałem Bornicę. To był powiat Iławski. Nie? I tam poszedłem zobaczyć, budynek stoi, dach jakoś tam wisi, dobry, tam murowany. I co się okazuje, że tam w czasie wojny też była szkoła niemiecka. A jak był okres wojny, walki były, to był szpital polowy taki, ale to był krótko tylko. Bo tam został człowiek, autochton, który był sołtysem w czasie wojny. Starszy facet. I on opowiadał, jak to jest. I co ciekawe, że ten facet, ten autochton, przez całą wojnę ukrywał Polaka. Ja z nim kontaktowałem się, dobrze żeśmy żyli. Ja tam spędziłem 21 lat. Natomiast tam pracowałem. Dlaczego tak długo, to powiem. I jako kierownik szkoły to miałem obowiązek, bo zrobili zawsze zebrania. Tu w szkole w jedynce, tam jest świetlica, biła mnie, tam ta czerwona szkoła się nazywa, tam koło Kopernika. I w tej świetlicy tak, bo ja tam w tej szkole rok pracowałem, ale później to przyjeżdżaliśmy na konferencję kierowników szkół. I ja tu Iławę znałem, powoli zaczęła się odbudowywać. Co ciekawe, że mieliśmy właściwie tych włodarzy dobrych. Że ta Iława się tak stopniowo odbudowywała. Teraz ja popatrzę, to Iława to się wielkie miasto zrobiło. Tak. Obszar duży, położenie piękne. To położenie Iławy to mi się podobało. Jak jechałem, pierwszy raz pociągiem jechałem, później jak jeździłem z Ostródy przesiadkę miałem do Susza, to nie zawsze pociąg pasował, to nieraz się przechodziło z głównego do miasta, nie? Bo to w tym kierunku, to zamiast jechać, to się przeszło tam. Nie, żeby nie siedzieć na dworcu i czekać, jak była pogoda, bo jak nie było pogody, to wiadomo. Ale jak była pogoda, to się spacerkiem przeszło, to prawie 2 kilometry, to tam nie tak daleko. No. I to się Iławę poznało. No jeden ten kościół był. Ratusz zniszczony, Stare Miasto zniszczone, domki to tylko pozostały tak na peryferiach, na to Smolki, Gajerek tam, później trochę na Lubawskim tam parę domków było, ale to bardzo mało. I tu, gdzie teraz osiedle Podleśne, to tam świniarnie mieli, bo tam więzienie było, bo w czasie wojny to były koszary. A później, teraz to są więzienie. To tam jakiś czas, zanim tego, to pobudowali teraz już w latach. Ja tam nawet mieszkanie dostałem, bo zapisałem się do spółdzielni mieszkaniowej. A mieszkałem już w województwie elbląskim koło Malborka. Mogłem do Malborka, ale jakoś tam do Malborka mnie nie ciągnęło, tylko do Iławy. Podziękuję panu za tę rozmowę i te wspomnienia już. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy.